dzisiejszym zorganizowaliśmy 32 spotkania w całej Polsce. Są to spotkania mikołajkowe, promujące sprawność fizyczną i aktywność sportową. W dzisiejszym dniu w Wieluniu byli z nami pan Tadeusz Michalik, brązowy medalista z Tokio, oraz Agnieszka Kowus-Zawojska, która zdobyła już 2 medale. Myślę, że takie spotkania dla dzieci wnoszą bardzo dużo. Sam kiedyś byłem mały i jak pierwszy raz zobaczyłem na żywo medalistę olimpijskiego, to było to dla mnie naprawdę duże wrażenie i my tutaj przyjeżdżając z tymi medalami, myślę, że te dzieciaki motywujemy. Myślę, że SKS jest ważny, ponieważ właśnie z takich zajęć możemy wyłonić diamenciki, które później będą zdobywały dla kraju te medale imprez mistrzowskich. Poza tym takie zajęcia to jest rozładowanie emocji, a myślę, że dla dzieci to jest bardzo ważne. I relacje, nie oszukujmy się, w życiu nie ma nic ważniejszego niż relacje międzyludzkie.